Mam tutaj sterownik ABS-u z Opla Vectry B. Jest to sterownik model EBC430. Te sterowniki mają tę wadę, że z czasem zaczynają się psuć. Przyczyną ich psucia objawia się to tym, że kontrolka od ABS-u na desce rozdzielczej zaczyna się świecić. Początkowo sporadycznie, z czasem coraz częściej, a w końcu zapala się praktycznie, świeci się praktycznie non-stop. To jest właśnie winowajca tego stanu rzeczy. Sterowniki ABS w tym aucie się psują, a przyczyna jest dosyć prozaiczna, mianowicie pękają w nich luty, znaczy w środku w tym sterowniku jest płytka z elektroniką, na niej są przylutowane przekaźniki, chociaż nawet nie przekaźniki, przekaźników tam chyba nawet nie ma. Zaraz to zresztą otworzymy i zobaczymy. Ale generalnie są luty, są właśnie końcówki cewek wlutowane, czy też uzwojenia cewek są wlutowane w tę płytkę i one właśnie pękają, tworzą się tak zwane zimne luty, przez co ten sterownik przestaje działać. Ja za chwilę go otworzę. Mam już tutaj potrzebny sprzęt, mini szlifierka. Nie będę tego filmował, bo nie chcę mi się bawić w montowanie statywu. Generalnie rzecz polega na tym, że trzeba dookoła ten sterownik tutaj rozciąć. Niestety inaczej niż rozcinanie się tego nie da otworzyć, ponieważ jest to zgrzewane. Tutaj gdzie pokazuję, po prostu trzeba dookoła rozciąć. Rozcinając ten sterownik trzeba zachować ostrożność, ponieważ tuż za tą krawędzią, tuż za tym dekielkiem, za tą linią cięcia jest płytka z elektroniką i zbyt głębokie cięcie może spowodować uszkodzenie elektroniki, a dokładnie jakiegoś elementu, który jest tam właśnie. Oczywiście dałoby się to naprawić, tylko trzeba było wiedzieć, jaki ten element uszkodzony ewentualnie ma parametry, żeby go podmienić. No dobra, na tę chwilę to wszystko. Za chwilę będę to rozcinał i pokażę, gdy już będzie rozcięte. Już w tym momencie jest sterownik, obudowa sterownika już jest przecięta wokoło, mniej lub bardziej ładnie. Powinno się teraz go dać otworzyć. Spróbuję go otworzyć. Troszkę oczywiście jeszcze trzyma, bo nie wszędzie jest docięte. O, ładnie puściło. Jak już mówiłem wcześniej, tuż za cięciem jest elektronika. Trzeba na to uważać. O. I bardzo ładnie. I tak wygląda ten sterownik po otworzeniu. Dobra, i tak, jeżeli chodzi o to, co trzeba tutaj zrobić, to trzeba przelutować, poprawić wszystkie luty tutaj, o, w tym miejscu, te wszystkie tutaj grube luty, ten. I tutaj piny, które są zakończeniami cewek sterującymi, cewek sterujących tłoczkami ABS. O, te wszystkie tutaj trzeba przelutować. Dobrze. Dobrze. Biorę się za przelutowanie. Na ten moment to tyle. Dobrze, mam już przygotowany sprzęt do lutowania. Do lutowania takich grubych rzeczy to wystarczy zwykła lutownica transformatorowa. Nie ma się tutaj co bardzo rozdrabniać. No i jedziemy. Trzeba po prostu przelutować każdy z tych tutaj punktów. Trzeba lutnąć. Po prostu
chwilę to zajmie. Wszystkich nie będę nagrywał, znaczy lutowania wszystkich punktów, bo szkoda na to czasu. No tylko właśnie o to, że chodziło mi o to, żeby pokazać, co trzeba zrobić, żeby jak poprawić te lutowania. Dobrze, ja używam spoiwa lutowniczego z kalafonią w środku, więc nie potrzebuję topnika. No i ok, już jest po lutowaniu. Wszystkie te punkty zostały przelutowane. Pozostaje teraz to złożyć do kupy i zakleić. Generalnie trzeba to teraz użyć kleju jakiegoś, który będzie to dobrze trzymał. Ja używam epoksydowego, dwuskładnikowego. Można to też objechać dookoła silikonem albo klejem na gorąco. I też powinno być dobrze. Raczej pod maską silnika. Tam za dużo wilgoci nie ma. O ile się nie wjeżdża w jakieś głębokie kałuże, to tam woda raczej nie występuje. Dobrze, no to tyle. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. No i może jeszcze na koniec pokażę, jak ten sterownik wygląda już po sklejeniu. O, tak wygląda. Może trochę oddalę. O, tak wygląda, jest dookoła sklejone. Akurat użyłem tutaj zwykłego silikonu sanitarnego. Akurat taki miałem pod ręką. Myślę, że spełni swoją funkcję znakomicie. On jest dosyć dobrze przyczepny. No to wszystko. Idę tam montować do auta i cieszyć się działającym ABS-em. A teraz jestem przy samochodzie i mogę pokazać, w którym miejscu jest ten umiejscowiony jest ten sterownik od ABS-u. Rzucę z dalsza. Jak widać, tutaj jest zbiornik. Ja już ten zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego wyjąłem, bo jego trzeba wyjąć, żeby się dostać. I tutaj, gdzie widzimy te wystające wypustki, to są bodajże kruśce zaworków od ABS-u. Tutaj właśnie w to miejsce będzie zamontowany sterownik, który naprawiłem. No cóż, tutaj też to wszystko jest zamknięte. Gdy pytałem mechanika znajomego o tę kwestię, to powiedział, że bez sterownika jeździć nie można, bo się będzie płyn wylewał. No nie sądzę, to generalnie wygląda, jakby to wszystko było szczelne i nic tu się nie leje. Sprawdzać nie chcę, ponieważ nie chcę, żeby komputer zgłaszał mi błąd związany z brakiem sterownika. Nie chcę mi się potem tego kasować, ale generalnie wygląda to, że to jest tutaj wszystko zamknięte. Zresztą te tłoczki są sterowane elektromagnetycznie przez cewki, więc to ma, że tak powiem, sens. No dobra, teraz to zamontuję ten sterownik, który naprawiłem, i za chwilę zrobię kolejne ujęcie już po złożeniu tego wszystkiego. No i dobrze, sterownik już zamontowałem. Oto i on, jak widać, ten sam. Największym problemem, jeżeli chodzi o demontowanie i montowanie tego sterownika, jest śrubka, która jest tutaj na samym dole. Nie wiem, czy to widać, czy ja to, gdzie ja to pokazuję, w tym miejscu. Ona jest po prostu, no ciężkie do niej jest dostęp. Krótko mówiąc, trafić, bo tutaj są torksy, dokładnie torks T20. Trafiać tam trzeba na tego torksa dosłownie na wyczucie, po omacku. Więc trafić w gniazdo tego torksa i potem to wykręcić, to jest trochę zabawy. No, pozostałe trzy śrubki, bo w sumie jest ich cztery, pozostałe trzy śrubki są banalne. Jedna jest tu i tu. Tę widać najlepiej, bo jest jasno. Te się demontuje banalnie. Po odkręceniu tych śrubek po prostu się sterownik odciąga w stronę nadkola. Nic tu nie ma się czego obawiać, że coś wypadnie albo się popsuje. Po prostu trzeba sobie tylko wyjąć te torksy, te śruby, i sterownik się odciąga w kierunku nadkola, w
kierunku kolumny MacPersona. No i tyle, co jeszcze? Jeżeli chodzi o złącze elektryczne, to też może to pokażę, bo to może też być zagwozdka dla niektórych. Tutaj jest po prostu, to nie jest tak, że to po prostu działa na wcisk. Tu jest taka blokada, ona się po prostu wsuwa. Moment, bo mi tu zbiornik mnie atakuje. Chcąc, że tak powiem, odłączyć to złącze od sterownika, trzeba po prostu wyciągnąć, nie wiem czy jedną ręką, trochę mi ciężko, o, ale trzeba to po prostu wyciągnąć i wtedy ten wtyk sam ładnie wyskoczy. Ja spróbuję teraz go założyć, tylko zmienię rękę z kamerą. O, zakłada się to w ten sposób, że delikatnie go nakładamy, o, ile tam swobodnie wejdzie, i dalej dopychamy po prostu. Powinien się ładnie zamknąć i dojść. I to wszystko. I teraz już jest ładnie, robota jest skończona. Pozostało oczywiście zamontować zbiornik na swoje miejsce. On jest oczywiście tylko wyjęty, węża nie było trzeba odpinać węży. Po prostu trzeba go tylko usadowić na swoim miejscu i założyć zatrzask tutaj w odpowiednim miejscu. No i to tyle.